Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej. Nazywam się Paulina Matysiak, jestem przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym. Rozpoczynamy dzisiaj akcję z Biorkomem przez Polskę. Jest to akcja zorganizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze stroną społeczną. Jest tutaj pani prezes Iwona Budych, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Współorganizatorem akcji jest także Fundacja Prokolej. Nie ma dzisiaj z nami pana prezesa Jakuba Majewskiego. Jest na wypoczynku, też podróżuje transportem publicznym, transportem zbiorowym, ale to także jeden z głównych współorganizatorów naszej akcji. Rozpoczynamy akcję w sierpniu. Będziemy jeździć po Polsce transportem publicznym, transportem zbiorowym, kolejowym, autobusowym, korzystać z komunikacji publicznej. Będziemy jeździć po całym kraju. Teraz w sierpniu naszym celem są miejscowości turystyczne, te, do których Polacy wyjeżdżają na swój wypoczynek, na swój urlop, ale akcja nie skończy się w wakacje. Będziemy ją kontynuować także jesienią, we wrześniu i w październiku. Wtedy będziemy z kolei sprawdzać, jak wyglądają dojazdy do szkoły, jak wyglądają dojazdy na studia, ale także do pracy, czy we wszystkie miejsca, w których nasi obywatele załatwiają swoje sprawy. Dojazd do lekarza, do urzędu, na zakupy, czy na przykład do kina w pobliskiej miejscowości. Zachęcamy wszystkich do tagowania swoich podróży właśnie hashtagiem Zbiorkomem przez Polskę, wrzucania swoich zdjęć ze swoich przejazdów, czy koleją, czy autobusem, dzielenia się swoimi uwagami. My zresztą właśnie to podczas naszej akcji będziemy robić. Chcemy sprawdzić, jak wygląda stan kolei, stan autobusów, jak wygląda infrastruktura, jakie mamy bolączki. Chcemy tak naprawdę w praktyce sprawdzić, jak wygląda dostęp do transportu publicznego, jak wygląda mapa wykluczenia transportowego i jak w praktyce działają różnego rodzaju programy wsparcia dla tego sektora. Przed nami pierwsze 3 dni naszej trasy. Za chwilę po konferencji prasowej wsiadamy w pociąg. W ciągu tych 3 dni odwiedzimy wiele miejscowości, głównie z północnej i zachodniej Polski. Dziś Ciechanów, Olsztyn, Toruń. Jutro z kolei przez Bydgoszcz, Piłę, Koszalin do Szczecina. I ostatniego dnia Szczecin, Zielona Góra, Wrocław i potem Warszawa. Ale w planach mamy jeszcze w tym miesiącu odwiedzenie Podkarpacia, Dolnego Śląska i myślę, że jesienią będziemy chcieli zejść jeszcze na niższy poziom, żeby sprawdzić, jak ta komunikacja wygląda też na takim lokalnym szczeblu powiatowym. Więcej na pewno powie pani Iwona Budych, której oddaję głos. Szanowni Państwo, zjawisko wykluczenia transportowego w naszym kraju jest znaczne. Ono, można powiedzieć, że minimalnie, ale z roku na rok dalej postępuje, mimo wielu usilnych starań. My, jako Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe, podejmujemy od 2 lat działania mające na celu przede wszystkim likwidowanie białych plam transportowych na mapie Polski, ale również promocję transportu zbiorowego, która jest tak bardzo potrzebna, zwłaszcza, że w ostatnich 2 latach sektor transportu publicznego przeżywał bardzo duży kryzys, zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem wizerunkowym. Dlatego też we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i Parlamentarnym Zespołem do spraw walki z wykluczeniem transportowym bardzo cieszymy się, że możemy być częścią tej akcji Zbiorkomem przez Polskę. Dlatego, że promocja transportu, zwłaszcza teraz w tym trudnym okresie, chociażby między innymi dlatego, że branża transportu autobusowego obecnie przechodzi dość mocny kryzys z uwagi na brak kierowców, chcemy podróżować i pokazywać miejsca, które są mają duży potencjał turystyczny, do których można dojechać autobusem lub koleją, ale też takie, do których ten dojazd niestety jest utrudniony i będziemy starali się znaleźć alternatywę, jak dojechać i pokazywać te piękne perełki na naszej mapie kraju. Dzisiaj, tak jak pani przewodnicząca wspomniała, ruszamy zaraz z Warszawy Wschodniej, a następnie Ciechanów i dalej w głąb kraju.
przez te 3 dni pokonamy 1744 km pociągiem, autobusem, transportem zbiorowym. Chcemy rozmawiać z podróżnymi, z mieszkańcami o tym, co sądzą o transporcie zbiorowym, co można poprawić i jak zachęcić innych podróżnych do korzystania z transportu zbiorowego. Serdecznie Państwa zapraszamy do dołączenia do naszej akcji. A jaki jest cel ogólny tej akcji? Na co Pani liczy? Przede wszystkim chcemy zmapować z jednej strony te miejsca, gdzie ten transport jest, gdzie ten transport kuleje, gdzie można wiele zrobić, ale z drugiej strony chcemy też pokazywać te miejsca, bo takie też są, gdzie transport zbiorowy, transport publiczny dobrze funkcjonuje, gdzie można brać przykład z konkretnych miejscowości. Chcemy też zobaczyć, jak tamten transport jest zorganizowany, ale przede wszystkim wysłuchać głosu pasażerów. Mamy takie poczucie, że bardzo często pasażerowie, pasażerki nie są wysłuchiwani, są traktowani po macoszemu. Oni mają swoje potrzeby, mają swoje pomysły, więc myślę, że w ramach tej akcji będziemy podejmować wiele tematów, bo to jest z jednej strony dostęp do transportu osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, które też chcą podróżować, a bardzo często właśnie ze względu na takie problemy nie mogą wyjść ze swoich domów. Chcemy sprawdzić, jak wyglądają dojazdy, to już w dalszym czasie, dojazdy do szkół czy do miejsca pracy, to tutaj można poprawić. Wiemy, że te problemy są duże, cały czas mamy w kraju takie miejscowości, gdzie młode osoby nie są w stanie na przykład wybrać swojej wymarzonej szkoły tylko dlatego, że nie dojeżdża tam autobus, że nie dojadą po prostu do tego miejsca, muszą wybierać jakieś inne miejsca swojej edukacji. Myślę, że nas nie stać na to jako państwo. Powinniśmy wszystkim gwarantować równe szanse, równy dostęp do innych usług publicznych. Będziemy to sprawdzać. Myślę, że tam, gdzie będzie wiele do poprawy, będziemy wskazywać niedociągnięcia, ale też będziemy chwalić tam, gdzie ten transport dobrze funkcjonuje, gdzie mamy dobre rozwiązania, gdzie mamy dobrze zorganizowaną modernizację i myślę, że to jest główny cel tej akcji. Przede wszystkim, żeby w praktyce, na miejscu zobaczyć, jak transport publiczny funkcjonuje. Z jednej strony ten dalekobieżny, organizowany przez resort infrastruktury, ale także ten lokalny, który ma innych organizatorów na różnych szczeblach samorządu. Będziemy po prostu patrzeć, wsłuchiwać się w głos pasażerów. Może jeszcze jedna ważna rzecz w drugiej części naszej akcji pod koniec miesiąca. Do naszych wyjazdów dołączą też przedstawiciele czy spółek przewozowych, dziennikarze, którzy zajmują się transportem i wszystkie osoby, które ten transport popularyzują. Więc będą z nami też podróżować, dołączać na przykład na jakiś jeden konkretny przejazd czy na jeden dzień i myślę, że to też jest obiecujące, bo z jednej strony można porozmawiać faktycznie o problemach czy konkretnej spółki, czy problemach na rynku przewozowym, pasażerskim, co można poprawić, wsłuchać się w głos przewoźników, porozmawiać z pasażerami i myślę, że o tych spotkaniach, o tych przejazdach będziemy też opinię publiczną, państwa, media informować. Z nich myślę, że może się urodzić też wiele dobrego. I na samo zakończenie, kto konkretnie organizuje tę akcję? Kto będzie? Organizujemy tę akcję w trójkę. Ja jestem organizatorką jako przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym i równorzędnymi współorganizatorami są dwie organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe z panią Iwoną Budych, która jest prezesem tego stowarzyszenia, i z Fundacją ProKolej. Nie ma z nami, tak jak mówiłam dzisiaj, pana prezesa, doktora Jakuba Majewskiego, ale w te trzy organizacje rozpoczynamy tę akcję i serdecznie wszystkie inne stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, które działają na rzecz poprawy transportu zbiorowego w Polsce, zapraszamy do dołączenia, do popularyzowania tej akcji, do wskazywania tych bolączek we własnych regionach, u siebie na miejscu. My będziemy na pewno też te informacje zbierać. Myślę, że koniec tego roku będzie takim punktem, gdzie nasze przemyślenia, nasze spostrzeżenia zbierzemy w jakiejś takiej formie publikacji i udostępnimy ją opinii publicznej. Okay. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.